Policach odbył się festiwal Patrz Więcej, prezentujący 15-letni dorobek Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy i Wojciecha Marczewskiego. Festiwal odbywał się 18 i 19 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Wyświetlono 6 filmów dokumentalnych: Koniec świata, Kiedy będę ptakiem, Paparazzi, Ślimaki, Trampkarze oraz Niewiadoma Henryka Pasta. Jest to swoisty festiwal, który zachęca do oderwania się od przyzwyczajeń i zapoznania się z tematyką filmów dokumentalnych, czyli do gatunku, który rozwija się tak naprawdę najszybciej. Festiwal Patrz Więcej odbywał się również w innych miastach w całej Polsce. Na Policki Festiwal zostali zaproszeni uczniowie placówek oświatowych powiatu polickiego oraz ze Szczecina. Celem było zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej i licealnej filmem dokumentalnym. Mi się podobał film o ślimakach. Zainteresowało mnie rozwój ich i w ogóle dowiedziałam się ciekawych rzeczy. No, najbardziej mi się podobał film o trampkarzach, bo było to związane ze sportem, a że my jesteśmy klasą sportową, no to jednak mieliśmy coś wspólnego, że motywacja, że wytrwałość. W ciągu 15 lat w Szkole Wajdy i Marczewskiego powstało 107 produkcji, 81 dokumentów i ponad 300 etiud i scen, które zdobyły prawie 300 nagród. Szkołę ukończyło 836 absolwentów, 78% z nich otrzymywało laury na licznych festiwalach.